W najnowszym te znajdziecie historię pana Henryka, któremu w jednym z niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w Siedlcach przeprowadzono USG Jamy Brzusznej, podczas którego lekarz opisał m.in. świetny stan śledziony, 67-latka. Byłoby się jeszcze go cieszyć, gdyby panu Henrykowi 43 lata wcześniej nie usunięto tego narządu. Czyżby odrósł, wszystkiego dowiecie się z artykułu Zbigniewa jużkiewicza? Medycyna czyni cuda. Dużo miejsca poświęciliśmy wyborom parlamentarnym, szczegółowo pisaliśmy dla was wyniki z naszego kręgu. Podczas lektury zapoznacie się także z komentarzami liderów ugrupowań zwycięskich, jak i tych, które na swoją szansę będą musiały jeszcze poczekać. Gdy Katarzyna Turosińska Durlik podjęła współpracę z Urzędem Miasta i Gminy Łosice, miasto huczało od plotek. Mieszkańcy zastanawiali się, Dlaczego władze współpracują z osobą, którą interesowało się CBA? Co była wicewójt Milnika robiła w Osicach i jak zamieszanie komentuje burmistrz Mariusz Kucewicz, dowiecie się z artykułu Mileny Celińskiej, a łatka została. W najnowszym TS przeczytacie także o gehennie starszego małżeństwa opiekującego się dwojgiem niepełnosprawnych dzieci, które przepisało cały swój dobytek zdrowej córce. Jaka spotkała ich za to wdzięczność, dowiecie się z artykułu. Takie dożywocie. Zbliża się listopad, a z nim Święto Zmarłych. To okres, w którym nasilają się kradzieże na cmentarzach. Przykłady działań hien cmentarnych w ostatnim czasie opisał dla was Kamil Baszczuk. Zachęcamy do lektury najnowszego wydania Tygonika Siedleckiego, które znajdziecie w kioskach bądź w postaci elektronicznej na naszej stronie internetowej.